Rysia jest największą żebraczką w Warszawie, bo musi po czasie spóźniona prosić o wino. Gdy stało, trzeba go brać. Tak. Światło. Większe, ale prawdziwe światło. O Boże. Mieliśmy przyjaciela, księdza, poetę, który tak chce z wami. On był jednym z najbliższych naszych przyjaciół, współpracowników. I on wyjaśniał, że Pan stworzył materię przez światło. A artysta prawdziwy ma w sobie coś z tego właśnie światła. I światło jest tym czynnikiem, no, nie tylko ożywiającym, ale bez niego życia by żadnego prawda nie było. Trzeba powiedzieć, że przez swoje obrazy, przez swój bardzo wysoko sublimowany artyzm, Ania przezwyciężyła początki swoje geometryczne i w tym chwili sama tworzy światło. Dzięki temu światło jest nie tylko artystą, ale wspaniałym, bardzo dobrym człowiekiem. Tyle chciałem powiedzieć. Otwieramy wystawę teraz. Niniejszym ogłaszam wystawę Anny Cytrogi, Pola Wyobraźni.